jest określone. Tak jak właśnie ten festiwal Copernicus poprosił mnie o coś w rodzaju wykładu, a temat ja wybrałem i ustaliłem. Także jednak to nie jest tak, że ja piszę pod dyktando do mecenasów, tylko tam jest też taki pseudowykład, który wygłosiłem w Tybince w Niemczech i też mi nikt tematu nie narzucał. Jedyny temat poniekąd narzucony, tak dałem sobie szkic o muzyce Gustawa Mahlera. A zaproszono mnie już parę lat temu na konferencję poświęconą Mahlerowi, ale z drugiej strony muzyka Mahlera to jest moja wielka miłość, także nie miałem z tym najmniejszego problemu. Zamówienia są, to jest ciekawe, jak człowiek jest bardzo młody, to nikt u niego niczego nie zamawia, prawda? Zamówienia są związane z wiekiem, są rekompensatą za starzenie się i są w tym sensie czymś bardzo korzystnym, bo jak wiadomo, mój duch nie jest, ma takie momenty brzęki metafizycznej i zamówienia niekiedy są wspaniałym budzikiem, który tego ducha porywa do pracy. I rzeczywiście w ostatnich latach więcej, jeśli chodzi o eseje, bo muszę powiedzieć, że z wierszami nie jest tak, że ktoś zamawia nowy wiersz. Tylko to chodzi wyłącznie o eseje. Czy to rozwiewa twoje wątpliwości? Troszkę rozwiewa, ale troszkę wrócę do pierwszej odpowiedzi na pytania z tych zamówień, które się z wiekiem sypią coraz gęściej i częściej, bo jest taki fantastyczny też ustęp tutaj w twojej książce, gdzie piszesz o przemijaniu, że jest to sprawa, którą każdy z nas indywidualnie, po cichu, dyskretnie, wewnętrznie, z którą się musi uporać. Ja bym się chciała zapytać ciebie o jeszcze jakieś inne przywileje albo profity, które, bonusy, które płyną z przemijania. Nie zauważyłem już. Nie. No dobrze, to wracam do pierwszej odpowiedzi na pierwszą część mojego pytania i rzeczywiście ten esej otwierający książkę o życiu w wolności ustawia pewien ton tej całej książki, bo ona się przewija tutaj, deklinuje przez różne przypadki. Natomiast mnie zastanawia taka rzecz, twoja droga, twoje związki, relacje z wolnością, bo kiedy w latach 70. napisałeś Świat nieprzedstawiony wspólnie z Julianem Kornhauserem, taka książka manifest pokoleniowy. I tam nawoływałeś i poetów, i nawoływaliście i poetów, i prozaików do tego, aby opisywali świat tak jak nie metaforami, nie mityzując, tylko bardziej wprost i realistycznie. W latach tych 70. też dostajesz zakaz druku, wiążesz się z opozycją. W latach 80. wjeżdżasz z Polski. Zawsze to podkreślałeś, że nie była to emigracja polityczna, tylko emigracja prywatna za człowiekiem, za kochaną osobą. Pojechałeś do Francji. I tam piszesz zupełnie już inną książkę, właściwie taki negatyw świata nieprzedstawionego, czyli esej Solidarność i samotność, w którym piszesz, że lepiej jednak, to oczywiście mówię w tej chwili Państwu w takim bardzo w dużym ogólnieniu, ale że lepiej jednak być troszkę osobno, nie wiązać się z grupą, dystansować się
do pozycji, z którą się przecież bardzo wiązałeś i z którą jakbyś byłeś zawsze sojusznikiem. I później, nie, później wracasz tutaj do Polski po 20 latach z emigracji, to można nazwać emigracji, z tego dłuższego wyjazdu, prawda, z tego pobytu poza Polską. I znów jakoś się zaczynasz bezpośrednio angażować w sprawy polityczne. To bardzo mi ciekawi w ogóle właśnie ta droga. Kiedy jest taki moment, że trzeba zostać samemu, osobno odejść od grupy, a kiedy jest moment, kiedy trzeba być z tą grupą? Kiedy trzeba podpisać w latach 70. list 34, albo jak list 54, czy jak w 59, a jak w latach, jak kilka lat, rok temu chodziłeś również protestować na rynek w obronie sądów. To było moje pytanie złożone, ale proszę cię odpowiedź. Pytanie jest bardzo, bardzo złożone. Znaczy, z jednej strony jest tak, że każdy z nas, każdy, kto cokolwiek robi, ma pewien talent, pewną zdolność i długo trwa, zanim zrozumie, jaka jest natura tego talentu. A z drugiej strony żyjemy w świecie, no, na przykład w latach 70. to po chwili, kiedy jak już wynurzyłem się z mgieł pierwszej młodości, zacząłem coś rozumieć, no to zrozumiałem, że żyję w kraju totalitarnym i że nie można tego ignorować. Natomiast mi się wydaje, że jeżeli mam jakikolwiek talent, to on jest taki podwójny, złożony z czegoś, co się najlepiej wyraża w wierszach, co szuka osamotnienia i pewnej kontemplacji i spokoju, ale jest też element odpowiedzi na świat zewnętrzny, na świat polityczny. I bardzo trudno mi pogodzić te dwie rzeczy i one się tak nie mieszają ze sobą, tak jak, nie wiem, oliwa z mlekiem, nie wiem, czy wezmę. Chyba się nie mieszają. I skutek tego, no, w latach 70. Tak jak mówię, sytuacja była dość oczywista dla ludzi, którzy mieli oczy szeroko otwarte i wydawało mi się, że nie byłem tym sam. No, to była trochę kwestia pokoleniowa. Była grupa przyjaciół, którzy jakby wspólnie to zrozumieli, a przynajmniej wspólnie zaczęli coś robić, podejmować ryzyko. Natomiast późno, lata, kiedy mieszkałem we Francji, to nie zmieniłem wcale poglądów politycznych, ale wydawało mi się, że polska literatura się przychyliła jakby zanadto w stronę czysto polityczną. To też było nieodzowne i potrzebne, ale wtedy mnie atakowano, mówię, siedzi w Paryżu, to dobrze mu, może sobie takie luksusowe poglądy wygłaszać, że człowiek ma być poeta, ma być samotny. Ale to było coś więcej, to było jednak, no, to była właśnie ta druga część mojego temperamentu. Ta strona polityczna mojego temperamentu siłą rzeczy we Francji się nie aktywizowała aż tak bardzo, chociaż śledziłem bardzo uważnie to, co się działo. Natomiast ta strona bardziej kontemplacyjna podniosła głowę i kazała mi napisać właśnie te szkice w obronie samotności, w obronie kontemplacji i takiej bezinteresowności w sztuce. Ta książka Solidarność i samotność, którą bardzo cenię, więc spotkałem jeszcze. Ja ją przeglądałam po raz kolejny, to wtedy właśnie w latach 80. w Polsce była, no, dość krytykowana. Nawet właśnie twoi przyjaciele też związani z nią ufaną. Wiem, że też Julian Kornhauser miał do ciebie o to pretensje. To jest właśnie wytrzymać taką
tą krytykę może nas łatwiejsza wtedy, kiedy jesteśmy dalej. Kiedy nie jesteśmy tak blisko tutaj na miejscu, jak to jest. No być może tak, no to docierało jakby przez watę te krytyki. I brałem je bardzo poważnie pod uwagę, no ale nie, tak myślałem wtedy po prostu, więc nie mogłem zmienić, nie mogłem tej książki napisać na nowo. Tak, no to były takie, no właśnie Julian Kornhauser, który później pogodziliśmy się, no, też zaatakował mnie za wiersze, że uznał, że pisze jakieś takie eskapistyczne wiersze o muzyce i miłości i o Bogu i że zdradziłem testament świata nieprzedstawionego. Julian uważał, że sami ustanowiliśmy pewien program, któremu powinniśmy być wierni. A mi się wydaje, że trzeba być wiernym wartościom i zasadom, ale nie programom. Ale podkreślałeś to, pisałeś o tym, też powiedziałam tutaj, że wyjechałeś z kraju słowa prywatne, natomiast ja też sobie myślę, że jednak jakaś to była forma ucieczki, ale właśnie przed tą rolą, którą ci opozycja chciała nadać, czyli rolą poety opozycyjnego, prawda? To, co wziął na siebie, zresztą zrobił to z klasą i z żoną oczywiście baletem, Stanisław Balańczak. To też nie było jakby przed tym ucieczka, żeby nie stać się poetą opozycyjnym. No to i tak, i nie, no pod koniec lat 70. ja prawie nie przestałem pisać wiersze, po prostu zacząłem rozumieć, że to nie jest dla mnie droga. To nie było jakieś wyrozumowane postanowienie, tylko no właśnie w latach, kiedy bo ja bardzo byłem zachwycony tym życiem w opozycji pod koniec lat 70., ale jeśli chodzi o wiersze, to mi nic do głowy nie przychodziło, więc pomyślałem, że trzeba coś zrobić i żeby nie, no żeby po to go wydawało, może się myliłem, ale wydawało mi się, że to grozi zamilknięciem po prostu. Chociaż podziwiałem tych moich przyjaciół, którzy pisali takie wiersze. To nie przychodziło do głowy, bo ta głowa była zajęta tymi sprawami, tymi ideami, uniwersytetami latającymi i tak dalej. Dlaczego? Właśnie to jest proste pytanie, ale jednak to mnie intryguje. No. W którym momencie się zmraża ta poetycka wyobraźnia, że ona nie może się rozgrzać do napisania wiersza? Trzeba by tej głowy zapytać. Ja nie wiem, to nie są rzeczy, które można racjonalnie, po prostu tak było i tyle. I też, myślę, że każdy z nas, myśmy byli na początku, wydaje mi się, bardzo źle wykształceni po polskich szkołach, po polskich uniwersytetach. I dla mnie to lata 70., 80. to były lata samokształcenie. Bardzo dużo czytałem. Też to, że jeździłem po świecie, wykorzystywałem do tego, żeby chodzić do muzeum. To nie była jakaś taka, nie miałem takiego zeszyciku, gdzie sobie wpisywałem, co mam zrobić w następnym tygodniu, bo nigdy nie byłem taki akuratny. Ale to był rodzaj jakby nowego uniwersytetu dla mnie. Zakłystywałem lekturami poetów i filozofów, których wcześniej nie znałem. I myślę, że tego typu intensywne lektury no, popychają po jakimś czasie. Coś w nas zmienia. No to w tym za 70. nie pisałeś wiersze, ale pisałeś prozę, napisałeś po niemiecku powieść. Nie, nigdy po niemiecku. Po polsku, która została przetłumaczona. Mówisz jak Kaczyński. Tak, to, że się śmiałeś. Nie zdradziłem naszego narodu.
Napisałeś po polsku, starczy tłumaczone na niemiecki. Słuch absolutny, tak? Tak. No tak, ale to było tak właśnie największa porażka mojego życia literackiego, bo ja się męczyłem nad tą opowieścią przez wiele lat i ona mi się nie udała. Ja to jakoś wiedziałem, że się nie udała do końca. I czy w ogóle się nie udała, a mimo to jakieś mało znane wydawnictwo szwajcarskie przetłumaczyło tą książkę i wydało, notabene wprowadzili tam jakieś ogromne zmiany, o których ja nic nie wiedziałem, bo już byłem w Polsce wtedy. Także to ja się nie bardzo poczułem do autorstwa tej książki. Nie, po niemiecku napisałem w życiu może ze 3 wykłady. Ale nic nie wiem. Proszę powiedz, te lata, powiedzmy lat 70. Że wcześniej, od tego momentu, kiedy zaczynasz pisać, w 68 roku debiutujesz wierszem Muzyka, który jest wybiera Wisława Szymborska. Przez ten czas, przez te dekady, który moment uznajesz za taki, w którym czułeś się naprawdę wolnym człowiekiem i twórcą? Ja nigdy się nie czułem naprawdę całkowicie wolny. Jeśli chodzi o pisanie, no to ja przez długi czas miałem poczucie, że to, co robię, jest poniżej moich możliwości, że nie umiałem, że to, co pisałem w latach 70. Różni moi przyjaciele nigdy mówią, że się mylę, ale mi się wydaje, że się nie mylę. Miałem takie dławiące poczucie, że jeszcze potrafię coś lepszego zrobić. To jest ciekawe, to w latach 70. miałeś taką świadomość? Tak jest. Znaczy nie codziennie, ale co zrobić. Tak, miałem. No, pamiętam rozmowy z jakimiś znajomymi, gdzie mówiłem, no nie czytajcie jeszcze tego, bo może będzie lepiej w przyszłości. Może nie dokładnie tak, ale coś w tym. A czy się czułem wolno? W Polsce komunistycznej wolno, no było takie złudzenie wolności, bardzo piękne, poprzez przyjaźnie w ruchu opozycyjnym. To było coś niezwykłego. Ale to było, poznawało się ludzi z tej Polski, studentów, robotników też. To wtedy miałem, dla mnie to było coś wspaniałego. No to dawało poczucie wolności, chociaż ona była bardziej, jakby powiedział Lenin, subiektywna niż obiektywna. Czyńska Lenin. Klasyk. No ale dobrze, powiedziałeś o tym, że w latach 70. cały czas miałeś, co drugi dzień miałeś wrażenie, że piszesz poniżej swoich możliwości. Kiedy nastąpił ten moment, kiedy poczułeś, że to jest tak? To jest właśnie ten tekst. Czy to już jest właśnie, to jest Francja, może to jest wcześniej Berlin, jak jesteś na stypendium w Berlinie, tuż przed stanem wojennym. Czy to jest ten moment, kiedy ty wiesz, że to już jest właśnie... Znaczy nie, to nie jest tak, że był taki moment. No. W Berlinie było tak, że pracowałem nad tą powieścią, o której już wiedziałem, że mi się nie uda i że to była taka stracona praca. Były 2 lata pracy, ale wtedy zdobyłem pewien taki łód mądrości, że jak się próbuje coś pisać, to strata 2 lat nie jest katastrofą, że się człowiek i tak czegoś nauczył, mimo tej straty i że to nie chodzi o to, żeby co roku wydawać nową książkę, tylko żeby dojść do czegoś, do pewnego głosu. A zdarzało się, że od czasu do czasu pisałem jakiś wiersz i teraz paradoks, kilka z tych wierszy zostało, nawet taki wiersz w cudzym pięknie, który myślę jest jednym z moich ważniejszych wierszy. Napisałem w Berlinie, jakby pomiędzy rozdziałami tej nieudanej powieści. Jak piszesz o
piszesz momencik. Piszesz, za sekundkę sobie przypomnij bohatera, albo ty mi przypomnij pisząc o emigracji, o języku, który wyemigrował. O panu Finku. Właśnie, o panu Finku. I on zamieszkał w Anglii i teraz zawestuje, ale mówisz mi coś takiego, że w miarę dobrze wybrał jako miejsce emigracji. Teraz zastanawia w twoim kontekście. Czy z perspektywy czasu, jak dzisiaj widzisz Francję jako miejsce pobytu, jako miejsce właśnie, gdzie pojechałeś żyć przez te 20 lat, Francji, która w latach 80. miała swoich takich emigracyjnych bohaterów, na przykład wtedy wychodziła Tinderama na to liście, w latach 70. był Sinowski, Francja, która zdecydowanie preferuje pozę. Jak to właśnie dzisiaj możesz ocenić tę Francję? Znaczy, to było tak, że ja mieszkaliśmy pod Paryżem, praktycznie w Paryżu. Ja nie miałem właściwie żadnych prawie kontaktów z poetami francuskimi, dlatego bardzo wcześnie zostałem przez nich, że tak powiem, odrzucony. Ja to bardzo opisałem. No to było tak, że Maja tłumaczyła mnie na francuski, ale ponieważ nie jest native speakerem, to szukała pomocnika Francuza i poznaliśmy francuskiego poetę, mniej więcej w moim wieku wtedy, młodego. I Maja go spytała, czy by jej nie pomagał w tych ostatecznych wersjach. I on powiedział, okej, to daj mi parę wierszy i za tydzień się spotkamy, ja ci powiem, czy mnie to interesuje, czy nie. No i spotkali się po tygodniu i ten poeta powiedział, wiesz co, ja bardzo nie lubię tych wierszy, za nic w świecie nie daję. A ona Maja zapytała, dlaczego? On mówił, no na przykład tu jest taki wiersz, to był wiersz Schopenhauer płacze, nie wiem, czy taki wiersz o filozofii Schopenhauerze. No nieważne, tam w pierwszej linijce są w nawiasach daty życia Schopenhauera. I ten Francuz powiedział, daty w poezji to jest zupełnie niemożliwe. Poezja jest ponadczasowa, nie spotyka się z czasem w ogóle. I odrzucił to. Ja wtedy zrozumiałem, że jestem w kraju, w którym no, ta moja estetyka nie znajduje zrozumienia po prostu. Chociaż jednocześnie wtedy znalazł się wydawca dość poważnego wydawnictwa, który wydał kilka moich książek i był takim moim jedynym właściwie zwolennikiem we Francji. Także to życie we Francji było dla mnie bardzo prywatne. Potem zostało uzupełnione, zacząłem jeździć do Stanów na wykłady i nagle wszystko się zmieniło, bo tam okazało się, że powiedzmy amerykańscy wyznają tę samą estetykę, co ja. Tam zostałem przyjęty i poczułem, że nie jestem osamotniony. I tam też była Susan Zontag, która bardzo, bardzo ceniła twoją poezję i też ceniła tych autorów, którzy przybywają ze wschodu. Że we Francji nie było takiej Susan Zontag, albo nie była. Rzeczywiście we Francji nie było Susan Zontag. Tak jest. Tak jest. No tak, ale to no nie tylko Susan Zontag, to było. No, ja po prostu jakoś czułem się szczęśliwy. To byłem 4 miesiące w roku i nagle miałem przyjaciół poetyckich, bo kontakt. Bo ja też jestem bardzo złym korespondentem, piszę mało listów. Ryszard Kryński, który siedzi w pierwszym rzędzie, też jest bardzo złym korespondentem, także nasza przyjaźń była pełna milczenia. Natomiast w Stanach właśnie odnalazłem takie żywe środowisko ludzi, którzy natychmiast zrozumieli, o co mi chodzi, a ja rozumiem, o co im chodzi. To mi dało bardzo dużo energii i wiary w siebie.
kim się zaprzyjaźniłeś z partów w Stanach? No, przede wszystkim z Brodskim, który był wtedy już właściwie amerykańskim poetą, bardzo lubił. Zresztą świetnie mówił po angielsku, po amerykańsku. No, z Edwardem Hirschem, który tu przyjeżdża często do Krakowa. W Ameryce świat poetów jest duży, a jednak mały. Tak jakby, i także po dwóch latach już się zna wszystkich. No, ale taki najbliższy poet. No, najbliższy był C.K. Williams, poeta, który umarł 3 lata temu. Poeta, który mieszkał między Paryżem a Princeton. Także jak byliśmy obaj w Paryżu, to często rozmawialiśmy i stał się moim tak powiernikiem, przyjacielem. Także na pewno on i właśnie Ed Hirsch, który dzisiaj mieszkał w Nowym Jorku, wcześniej razem ze mną uczył Houston, tam gdzie to był pierwszy uniwersytet. Ale no to jest z Charlesem Simikiem, którego rzadko widywałem i tak dalej. Czy te wiersze, które dzisiaj przygotowałeś, żeby przeczytać tutaj, czy wśród tych wierszy jest ten omówiłem się? O Charlesie, czy jest wiersz Charles? No tak, tak, mam go. Tak? Co, czytasz? To jest wiersz z nowego tomu, który się przygotowuje. Ten wiersz to jest elegia właśnie dla Charlesa Williamsa. Charlie oświadczył kiedyś w Nowym Jorku, będziemy przyjaciółmi. I byliśmy przyjaciółmi przez 30 lat. Był niecierpliwy, niekiedy władczy, lecz wiedział, że tylko delikatność łączy. Wysoki, o twarzy hiszpańskiego szlachcica. Codziennie rano wchodził do swojej pracowni jak robotnik do winnicy, uzbrojony w wielkie nożyce wyobraźni. Pracował wolno, wielokrotnie przepisywał wiersze, tak, żeby z prozy gęstej od składni wyprowadzić linijkę zachwytu. Na pierwszy rzut oka mógł się wydać mało poetycki. Jego ojciec sprzedawał lodówki i telewizory, ale do niego przyszedł posłaniec, który mówił szeptem. Na letnich wakacjach pod Lubką zrywał się pierwszy i w ogrodzie, w białej dżelabie z Maroka, ślęczał nad czarnym komputerem. Jego babcia powiedziała mu, że przyjechała z Austrii, ale urodziła się we Lwowie i przed Ellis Island nazywała się Grabowiecka. Przyjaźń jest nieśmiertelna i nie potrzebuje wielu słów. Jest cierpliwa i spokojna. Przyjaźń jest prozą miłości. 4 dni przed śmiercią leżał na łóżku, wychudzony jak więzień Auschwitz, w wielkich, ciemnych oczach. Czekał na wyzwolenie. I co jeszcze? Pierwszy wiersz w tym tomie nazywa się Wiek XX na emeryturze. I wziął się z takiego pomysłu, że stulecia, kiedy się kończą, nie znikają, tylko przechodzą na emeryturę. Spróbujmy sobie to wyobrazić.
nieco podobny do Tolstoja starzec przechadza się po polach Pikardii, gdzie niegdyś śmieszne tanki nieporadnie pokonywały drobne wyniosłości terenu. Odwiedza także miasto, w którym umarł Bruno Schulz, albo siada na brzegu rzeki, nad mętną wodą Wisły. Tam łąka pachnie rozgrzanym mleczem i łopianem i pamięcią. Dużo milczy, mało się uśmiecha. Lekarze zalecają mu usilnie, żeby unikał wzruszeń. Mówi, jednego się nauczyłem, jest tylko litość dla ludzi, zwierząt, drzew i obrazów. Istnieje tylko litość, zawsze spóźniona. I może jeszcze Santiago de Compostela, jak wiecie Państwo, oczywiście, co to jest Santiago de Compostela, miasto w Hiszpanii. Lekka mrzawka, jakby Atlantyk robił rachunek sumienia. Listopad niczego już nie udaje. Deszcz zgasił ogniska i iskry. Santiago jest tajną stolicą Hiszpanii. Dniem i nocą idą do niej patrole. Ulicami snują się pielgrzymi, zmęczeni lub pełni animuszu, jak zwykli turyści. Pod katedrą zobaczyłem kobietę, która oparła się o plecach i płakała. Pielgrzymka się skończyła. Dokąd ona teraz pójdzie? Katedra to tylko kamienie. Kamienie nie znają ruchu. Zbliża się wieczór i zima. Dziękuję bardzo. Wiersz Czarni jest takie zdanie, wielokrotnie przepisywał wiersze. Ja się chciałem zapytać z ciebie, czy ty też wielokrotnie przepisujesz wiersze? Tak, tak. Muszę powiedzieć, że wynalazek komputera bardzo pomaga. Bo to można robić szybko. Jest taki moment, kiedy kiedy się udaje coś nowego napisać, zwykle trwa krótko. I komputer pomaga bardziej wykorzystać ten krótki moment, bo można błyskawicznie nacisnąć D, zrobić duplikat i pracować nad następną wersją. I znowu D i niekiedy po 20 razy. No, wspaniałe. Dlaczego wspaniałe? 20. Bardzo bym chciała przeczytać 20 wersji jednego wiersza. No, różnice nie są wielkie, muszę powiedzieć. To da się machnąć. Jedna rzecz mnie zmartwiła. Ale jeszcze no. ale Charlie w ogóle, Charlie całym, on bardzo wolno to, on pracował no też na komputerze, nie wiem, od kiedy były komputery, bo i on potrafił wiele tygodni nad jednym wierszem pracować. To ja nie mówię tego, że ja jestem lepszy czy gorszy, bo to są zupełnie indywidualne rzeczy, ale właśnie mnie zawsze fascynowało to, że on niezwykle długo uparcie pracował nad jednym, nad wierszem, nie nad jedną linijką. Zmartwiło mnie to, co powiedziałeś, że nie piszesz listów. Przynajmniej do pana Ryszarda nie pisałeś do listów, prawda? Ryszard do siebie. Natomiast ja się zastanawiałam, nad tym, czy piszesz listy, między innymi nad tym się zastanawiając, czytając ten bardzo piękny esej o pewnej niezwykłej korespondencji. Ponownie wracasz do postaci Czapskiego. Już pomyślałam, że tyle razy już o nim
napisałeś, a to jest człowiek, o którym można jeszcze napisać, jeszcze kolejny zaskakujący tekst. W tym przypadku o korespondencji z Ludwikiem Heringiem. Natomiast właśnie, czy ty jednak, może nie z panem Ryszardem, ale z kimś innym taką korespondencję prowadziłeś z poetą? Może to jest mailowa korespondencja, może to jest... Dawniej Jerzy Kronholt, poeta, który mieszka w Cieszynie, ale był studiował w Krakowie, był z nami związany tutaj w Krakowie. Z nim korespondowałem, kiedy w latach 70. I on mówi, że ma... Ja niestety też pogubiłem dużo listów, które dostałem przez nieustanne przeprowadzki i podróże. Także nie bardzo wiem, ile mam tych zachowanych listów. Ale także z Jerzym Kronholtem był taki okres, że korespondowałem też trochę z malarzem Jackiem Weltosią, o którym jest tutaj krótki tekst. Także niektórzy ludzie zmuszali mnie do tego, żebym im odpowiadał na listy. Wymieniłem kilka listów z Czapskim też i z Miłoszem, ale niewiele, tak za mało na książkę. Ja czytając ten esej, myślałam o poecie. To nie jest pytanie, to jest taki komentarz do tego tekstu. Myślałam o Januszu Szuberze, poecie z Sonata, człowieku małosko-niwalickim, który dla tych państwa, którzy nie wiedzą, choruje na 40 lat na ostrą postać gośćca i który praktycznie już od niej, nie rusza się z domu. Cały jego dom jest w obrazach, szczególnie właśnie w obrazach Leszka Rózgi, tego niedawno zmarłego, świetnego malarza i grafika. I Janusz, który ma ogromne kłopoty z pisaniem, ponieważ na jego ręce odmawiają całe ciało posłuszeństwa, mówi, że codziennie rozmawiał, albo co drugi dzień jakoś tak, z Leszkiem Rózgą przez telefon, rzuca jakiś temat, na przykład jakąś postać z mitologii, Janusz wybierał, a Leszek Rózga mu przez telefon opowiadał swoje skojarzenia, drugi się wiedzą. Tak pomyślałam, że korespondencja może przybierać rozmaite formy, kiedy nie jest możliwa wtedy, kiedy no, ktoś nie może już pisać, prawda? Wyłącznie. Ale jeszcze chciałabym o Czapskiego zapytać, bo w pewnym momencie piszesz rzeczywiście o Miłoszu, o jego emigracji i też w ogóle o pokoleniu ludzi urodzonych, poetów, twórców urodzonych w okolicach 1910-11 roku, plus minus. To są ci autorzy, którzy najbardziej cię fascynują od lat. Do nich wracasz. Gerhard Szymborska, Miłosz, Herbert, Czapski, Stępowski. Proszę powiedz, co jest takiego niebywałego w tym pokoleniu, że ono jest tak pociągające, tak szalenie są ciekawe historie tych ludzi. Czy to też tutaj ta cezura historyczna jest tak istotna, że to są ludzie, którzy urodzili się jeszcze w Polsce pod zaborami. Ich młodość przypada na Polskę międzywojenną, później z okupacji, nie komuna, niektórym się udało dożyć tego 89 roku. Ale że jakby znają ten inny świat, prawda, sprzed 39, bo twoje pokolenie rodzi się w Polsce komunistycznej, PRL-owskiej, prawda? Nie ma tego odniesienia do tego
Polski przed wojną. Jak to jest? Co jest takiego... Powiedz coś o tym pokoleniu. Jest to nie bardzo frapujące. Znaczy, ja się urodziłem właściwie w Związku Radzieckim, bo już należał wtedy do Związku Radzieckiego. No i dla mnie to są bardzo silne indywidualności, to oczywiste, ale też jest jedna rzecz, która może nie jest naczelna, ale najważniejsza. Ja kiedyś zrobiłem antologię wypowiedzi pisarzy polskich o literaturze, o pisaniu, która wyszła w Stanach Zjednoczonych. Ale nikt mi nie zarzuci, że napisałem po angielsku, bo to by antologia nie moich tekstów. I właśnie bardzo dużo tam jest przedstawicieli tego pokolenia. I przygotowując antologię, uświadomiłem sobie, to pewnie wiedziałem wcześniej, że oni wszyscy się znali i wszyscy ze sobą korespondowali. Na przykład Gombrowicz, który pisze do Szulca. Szulc, który ma to, notabene ta wymiana między Gombrowiczem i Szulcem, kiedy Gombrowicz pisze do Szulca, ale ty masz takie wzniosłe, duchowe ambicje i plany, ale pomyśl, czy doktorowa z ulicy Wilczej też by się przejęła tym, co ty robisz. To jest nie tylko śmieszne, ale to jest bardzo ciekawe, oczywiście bardzo gombrowiczowskie pytanie. Ale to na marginesie, oni wszyscy rozmawiają ze sobą. Miłosz pisze o Gombrowiczu, Gombrowicz pisze o Miłoszu, Stępowski koresponduje z Miłoszem, akurat nie z Gombrowiczem, bo go nie lubił, ale i to jest taka sieć korespondencji. Oczywiście nie jest tak, że oni pracowali razem, ale była bardzo silna wymiana między nimi. Los i po wojnie prawie wszyscy, duża część znalazła się na emigracji. Także niektórzy mieszkali w Stanach Zjednoczonych, Gombrowicz w Argentynie i tak dalej. I pisanie listu było jedyną formą kontaktu dla nich. I oni wykorzystywali to niezwykłe listy właśnie w tych wymianach. Ale sprawą dla mnie najważniejszą jest to, że oni wszyscy, bo jak się jest pisarzem z takiego średniego kraju jak Polska, który ma wielkie problemy z historią, z niepodległością, to jest taki naczelny dylemat, czy pisać z pozycji, powiedzmy, nacjonalistycznej, że wszystko widzieć przez pryzmat niedoli swojego kraju i czy też ambicji swojego kraju, czy przyjąć perspektywę uniwersalną. I oni wszyscy przyjęli perspektywę uniwersalną. To nie znaczy, że odwrócili się od swojego kraju, wręcz przeciwnie, ale patrzyli na swój kraj, na los zbiorowości, do której należeli, przez pryzmat pytań uniwersalnych. I to mnie zachwyciło, od dawna mnie to zachwyca, że oni zbudowali taki model pisania i myślenia, który wyprowadził Polskę z prowincjonalizmu. I wszyscy, Czapski trochę starszy, nie takie ważne. Więc to jest ta rzecz dla mnie najważniejsza. Kiedy myślisz o w tym pokoleniu ludzi urodzonych w wojnie. W 89 roku, ale to mam na granicy, pod koniec PRL-u. Jak spotykasz takie osoby, rozmawiasz z nimi, czytasz, przecież niektórzy prozę wiersze przysyłają do czytania. To co myślisz? Właśnie o tym pokoleniu już w ogóle zupełnie które nie ciągnie tego za sobą tego wielkiego wagonu polskiego, historycznego. Mi się wydaje, że ten wielki wagon się pojawił znowu. To nie jest tak, że on zniknął. Pojawił się od nowa.
to jest temat refleksji dla nas wszystkich. Znaczy, to pokolenie miało głównym jego dylematem. Oni się znaleźli w sytuacji właśnie takiej, nasze pokolenie, że tak powiem, też było w podobnej sytuacji, ale oni jeszcze jakby bardziej, to znaczy oni się znaleźli w sytuacji, kiedy polscy poeci tacy jak Miłosz, Szymborska, Herbert stali się światowej sławy poetami i musieli coś zdecydować, co z tym zrobić, czy w jakimś sensie kontynuować właśnie ten uniwersal, bo wszyscy ci poeci byli poetami uniwersalnymi, a nie lokalnymi. Czy kontynuować, czy odrzucić i znaleźć sobie jakiś sympatyczny prowincjonalizm. I większość wybrała sympatyczny prowincjonalizm. To znaczy nie chcieli, czy nie mogli, czy w jakimś, ja to rozumiem i rozumiem, ale nie pochwalam. To znaczy uważam, że ci wielcy poeci pokazali nam coś, czego nie można odrzucić, że wyprowadzili polski język, polską wyobraźnię na takie tory, które no nie można cofnąć się do jakichś prowincjonalnych. Znaczy, to jest oczywiście temat na dużo większą rozmowę o romantyzmie. Na szczęście nie musimy tego robić, bo się czas powoli kończy, ale to jest, tak jak mówię, ja ich rozumiem, no bo oni chcieli być oryginalni, chcieli być inni, ale to wielkie niebezpieczeństwo z tej inności także. Proszę Państwa, Adam Mazagajski na zakończenie spotkania coś przeczyta, to będzie proza. A skąd wiesz? Bo tak się mówiliśmy, podleczymy już słowa. A teraz Państwa zachęcam do rozmowy tutaj, do zadawania pytań. Jest szansa, więc bardzo proszę. Może ktoś z Państwa już przeczytał tę książkę. Proszę. Do zobaczenia. Jednak myślałem, że poeta zapyta. Pytanie mam takie, o książkę, to tytuł tej książki jest taki bardzo materialistyczny, zachwiał krystalograficzną wiedzę o szkle, prawda? To jest. Była mowa o mieszaniu się mleka z olejem, to jest też takie materialistyczne, jesteśmy w drewo, to jest o materii. Tu jest taka książka przetłumaczona niedawno, która wywodzi sztukę wszelką, w tym poezję, z materii. Denis Danton, Instynkt Sztuki. To jest bardzo ciekawe. Dziękuję. Ale co ja mam powiedzieć? Czy tą książkę to... Czy, nie, nie, to, jeszcze nie czytałem. To słowo jeszcze, to wiemy, jak ją znaczy. No to był... kiedyś byliśmy na kolacji i... Andrzej Starmak, wybitny kolekcjoner, powiedział nam jako ciekawostkę, że szkło to jest substancja nieuporządkowana. Mi się to szalenie spodobało, że pomyślałem, że to może być tytuł tej. Wtedy właśnie pracowałem nad tą książką, nad jej ostateczną redakcją i szukałem gorączkowo tytułu i pomyślałem, że mi wpadł świetny tytuł. Potem czytałem też o tym. To jest bardzo ciekawe, że szkło jest takie nieporządne, prawda? Że może się rozpaść w pewnym. Są podobno przedmioty bardzo stare ze szkła, które się nagle rozpadają, prawda? Bo te atomy się tak kłócą w środku. Nie? Ty źle mówię? To jest ciekawe, bo to nie jest na pewno aż tak proste, to rzeczywiście nie dzieje tak z tymi atomami, a jednak jest pogląd, że wszystko, co nasz umysł, nasz materialny, z neuronów złożony, bardzo wielu neuronów złożony, mózg wytwarza, no to nawet nie jest materia i nic innego jak materia, bardzo złożona. Jasne, że uporządkowana. U niektórych bardziej, u niektórych mniej. Ale chce pan powiedzieć, że na przykład muzyka Bacha to jest materia, czy?
no, muzykę Bacha jako taką względnie prostą, to komputery już tworzą własną, którą nie ale bardzo. To, ale jest trochę gorsze. Trochę. Ja jako prawnik chciałem panu bardzo podziękować i pochwalić pana zarazem za ten esej pod tytułem Pochwała prawa. I prawnicy czasami piszą o tym, jak w znaczeniu publicystycznym, jakie znaczenie ma prawo. Ale literaci robią to bardzo rzadko. I pan jest tutaj chlubnym wyjątkiem. I pan pokazuje, jakie znaczenie ma prawo. Ja zdaję sobie sprawę, że pana eseju, tej książki, nie będą czytać ludzie, powiedzmy, no, którzy nie czytają, ale z klasy, generalnie nie czytają, ale powiedzmy z tej klasy średniej, może ktoś tą książkę przeczyta i może pomyśli o tym, jak jednak prawo ma znaczenie, bo niestety to na to się składają oczywiście duże przyczyny historyczne, zaczynając choć co najmniej od sarmatyzmu, gdzie w Polsce prawo no, jest w głębokim niepoważaniu. I to jest jedną z wielu przyczyn, na których nasze społeczeństwo nie radzi sobie z wieloma problemami, którymi stawia przed nami wymogi cywilizacyjne, kulturowe i tak dalej. I każdy głos, który zwraca uwagę, jakie to ma znaczenie, i to w sposób niesuchy, tylko taki bardzo obrazowy, jest bardzo, bardzo cenny i jeszcze raz panu za to bardzo dziękuję. I zastanawiam się, że pan, tutaj może pytanie, czy pan zawsze tak myślał? No na pewno nie w PRL-u, bo w PRL-u prawo było w głębokim niepoważaniu, prawda, i nie było poważnie traktowane i nie było przestrzegane. Ale powiedzmy, kiedy pan zaczął o prawie myśleć w ten sposób, jak to pan teraz napisał? Dziękuję bardzo za to, co pan powiedział. No w PRL-u, kiedy się pojawił ten ruch opozycyjny, to jednak już wtedy, myślę, że nie tylko ja, zacząłem rozumieć, że czym jest prawo. A teraz szczególnie, ponieważ głębokie lekceważenie praworządności w obecnym momencie sprawiło, że prawo stało się widoczne, że brak prawa sprawia, że widzimy, czym jest prawo. I myślę, że ma pan rację, sarmatyzm, ale też romantyzm polski, prawda? Romantycy na pewno nie byli czcicielami prawa, dlatego że jakby istotą romantyzmu jest impuls przeciw strukturom, przeciw wszelkim formom ograniczającym. Prawo ma naturę ograniczającą i dla wielu artystów to się wydaje czymś okropnym, że przecież trzeba mieć fantazję, a jednak w życiu zbiorowości okazuje się, że bez prawa dzieją się rzeczy straszne. Jest takie pojęcie anomii, prawda? Jest stan, gdzie nie ma prawa. I to jest stan wojny domowej, powszechnych morderstw. Ja nie mówię, że zbliżamy się do tego. No, jeszcze nie, ale idziemy w tę stronę, bo lekceważenie dla prawa prowadzi do anomii. Także no, w ostatnich latach moje zrozumienie prawa bardzo się zaostrzyło. Tak też ja tam napiszę, jak są jakieś wykłady popularne, czy takie dla szerszego na temat prawa konstytucyjnego, to chodziłem na te wykłady, żeby się lepiej zorientować. I to jest fascynujące, bo prawo jest niewidzialne. Na ogół, póki nikt nas nie ciągnie do sądu, to w ogóle nie myślimy. A jednak cała struktura życia zbiorowego zależy od prawa. I to późno, bo późno, ale zrozumiałem i napisałem.
Właściciel powinien poradzić zapytać w tym kontekście przywołany Brodski, który stał się, jak to się mówi, amerykańskim, pisał również po angielsku. Natomiast jest przykład, pan Ryszard jest niezwykły znawca i tłumacz Celana, który pisał w języku oprawców, jak to się mówi, na ten sam wciąż temat, dysponując znajomością wielu innych języków. Jest taki esej Agambena i Daproza, on tam między innymi sugeruje, jeden taki eteryczny tekst, ale ten moment, że poezja da się wypowiedzieć, bo teksty dyskursywne jeszcze jest w ogóle niezwykle, ale że poezja to zapisywana wypływa jednak z czegoś więcej, jakby z jakiejś intuicji, no i ten język pierwszy, ten podstawowy, jest tym językiem, którym mówi poezja. Mimo że skąd no, wiadomo, mieli, jaka tam jest, dlaczego Brodski jakby się zdecydował, a taki skrajny przypadek ze względu na kontekst Celan jakby pisał w tym języku, no, nazwijmy to prawdę. To taki, czy jest w ogóle znany jakiś więcej przykładów poetów, no, znanych, uznanych, którzy byli w tym sensie, że poezję pisali też, bo to są takie najbardziej, no nie wiem, czy nie jest to, ale jest to pewien, no pytam się panu zagadnienie. Ale nie zrozumiałem tego ostatniego pytania. Czy jest przykład czego? Nie, czy są jeszcze jacyś inni znani poeci, którzy byli jakoś uznani w swoim języku i zarazem swobodnie przechodzili poezję, tworzyli również Brodskiego ten przykład szczególny, a w przeciwieństwie Celana, który jakby kiedy mu sugerowano, jakby dlaczego i dziwiono się, no to jakby nie było w ogóle, nie mieściło się w głowie, żeby pisać poezję w innym języku niż w języku niemieckim. Na powody dlatego sugerowano, żeby no, wydawało się tamtym osobom jakby naturalnym, natomiast on tego nie przyjmował do wiadomości, bo w tym języku mógł wypowiedzieć to, co było jego intencją. No przypadek Celana wyjątkowy zupełnie, bardzo trudno znaleźć analogiczne przykłady. Ale wydaje mi się, że to jest bardzo rzadkie, żeby poeci porzucali swój język macierzysty. Jak wiesz, doskonale wiemy, że pisarze, powieść o pisarzy, pisali w cudzych językach. To są przykłady bardzo powszechnie znane, ale z poetami ja nie znam właściwie takich przykładów. No Pessoa zdaje się pisał trochę po angielsku, ale głównie pisał po portugalsku. Także to będę się zastanawiał. Dziękuję. Ja może zapytam, tutaj pan wspomniał wcześniej o komputerach i materii, więc idąc dalej tym tropem, wspomniał pan też, że komputer wiele ułatwia pracy, co jest dzisiaj naturalne, natomiast ten temat był często gdzieś już poruszany, że niestety utrudnia pracę trochę filologom w przyszłości. Tak jak pan wspomniał, Ctrl D, czy ma pan na to jakiś pomysł, jak ta praca będzie wyglądać, albo może pan wie właśnie, jak o Williamsie pan powiedział, co się na przykład stało z tą spuścizną cyfrową, nie? Ma pan raz, to jest nowy problem. Ja muszę powiedzieć, że jak piszę nowy wiersz, to nie zastanawiam się nad tym, co filolodzy w przyszłości będą z nim robili. Ale to jest realny problem, ale no nie chyba dla poety najmniejszy. No, co będzie, to będzie. Zobaczymy. No pewnie może jakieś będą lepsze metody, żeby z twardego dysku wyczytywać wszystkie kolejne wersje. Wiemy, są poeci, którzy bardzo porządnie drukują każdą wersję i zostawiają ślad papierowy każdej w przypadku wielokrotnych rewizji wierszy. Ale ja niestety do nich nie należę. Ale dla mnie to jest najmniejsze ze zmartwień. Jeszcze z Państwa chciałbym zadać pytanie. No to ja zadam ostatnie pytanie, a później poproszę Cię o przeczytanie tych niespodzianek.
to jest o zdziwienie, chciałabym się ciebie zapytać. Czy z czasem coraz mniej się dziwisz, czy to zdziwienie właśnie rośnie? Raczej coraz bardziej się dziwię. Ale na różnych planach, i ludzkim, i politycznym, ale też takim filozoficznym. Na szczęście wiek nie odbiera zdziwienia. Pytałaś mnie wcześniej, jakie są korzyści z tego, że przemijamy. No, pewną względną korzyścią jest to, że zdziwienie pozostaje. No, takie zdziwienie ludzkie, które możesz powiedzieć ostatnio. Polityczne to właściwie się to przewija cały czas. Co znaczy ludzkie zdziwienie? No, to powiedziałeś, że można... Chcę się dowiedzieć. Nie, no, muszę pomyśleć. Możemy się mówić za tydzień. Będzie w samym miejscu. O 19, proszę Państwa, za tydzień Pan Adam odpowie na to pytanie, natomiast teraz proszę Cię o przeczytanie. Tak, nie zaznaczyłaś, tak? No ja zaznaczyłam coś, a może... Myślę, że to jest dobry fragment do przeczytania? Na koniec przeczytam krótki fragment ostatniego tekstu. To jest podziękowanie za nagrodę księżniczki Asturii. Długo nie wiedziałem, co jest ważniejsze. Czy to, co jest, czy też to, czego nie ma. Ludzie jadący do pracy wczesnym rankiem, niewyspani mężczyźni, czytający tłuste tytuły w sportowych gazetach, śledzący porażki i triumfy swoich ukochanych klubów piłki nożnej i kobiety, które drzemały w autobusie. Czy może raczej rzeczy ukryte, muzyka i księżyc, miasta, których już nie ma, obrazy dawnych i nowych mistrzów w muzeach. I potrzebowałem wielu lat, żeby zrozumieć, że ponieważ żyjemy w wiecznej ambiwalencji, trzeba wziąć pod uwagę obie strony tego nierównego dualizmu. Nie wolno zapomnieć o cierpieniu ludzi i zwierząt, o złu, które jest o wiele bardziej wytrwałe i przebiegłe niż marzenie. Nie wolno zapomnieć o złu, o niesprawiedliwości, która wciąż zmienia kształt, o przemijaniu, ale także i o radości, o przeżyciach ekstatycznych, których nie przewidują opasłe podręczniki teorii politycznej czy socjologii. Dziękuję bardzo. Adamie, będziesz tak pisać książki? Tutaj.